Siema, jestem pan Burza i sorry, że mam chrypę, możecie to słyszeć albo nie, ale za to, że mam chrypę, poprosiłbym was o łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i to, jeżeli wy to zrobicie, to jesteście naprawdę kozak, a jak tego nie zrobicie, to mamo do was przyjdzie w nocy, elo. O Jezu. Już chyba trzeba wstawać, bo dzisiaj będę napadać. O Jezu. O dobra, nikt mnie nie okradł. A miałem sens, że mnie ktoś okradł. Dobra, chyba wszystko, co było tutaj jest. Przejdę się może chwilę. Albo pooglądam telewizję. O, jakiś facio. O, pająki straszą kogoś w telewizji. Dobra, nieważne. Mam tu jakieś jedzenie w ogóle? Nie wiem. Ktoś chyba idzie. Dzień dobry. Siema. Cześć. Witam. Ja idę do lokty. Dobra. Nie wiem, czy on wie, że będzie moją ofiarą. Nieważne. Ojej, chyba jakąś kopalnię wybudowali. I... niedźwiadki. Siema. O, jakie fajne. Boberki. Chodź, bober. Dobra, nieważne. Ale one głośno wsuwają. Co to jest za kopalnia? 15 zł wstęp. Za kopalnię. Tu nikt nie wykopał tego? Ale fajnie, w takim kanionie się kopie, fajne. Można sobie pewnie dorobić jakoś. Dobra. Będę chyba napadał. Kurde, obym tu nie trafił. Ciekawe, w ogóle nigdy w tym więzieniu nie byłem. Nikogo odwiedzić, a może tam nikogo nie ma, w tym problem. XD. Dobra, wezmę całe moje zaopatrzenie i teraz muszę się dobrze, prawda, uzbroić. Dobra. Bo... dużo razy miałem tak, że prawie by mnie nakryli. Dobra. Maskę. Jaką czaszkę? W sumie to jest taka czaszka. Dobra. Zjedzmy sobie kotlecika. Bo nie wiem, pod moją chatą chyba jakieś zombiaki łażą czy coś. Nie wiem, co to jest za dziwne światy. Dobra. Maska. Stoć, policja! Znaczy, napad. Napad, no. Już wychodzić. O, dobra. Dam wszystkim. O, zabiję go. Bieramy i uciekamy. A właśnie, jeszcze trzeba wysadzić ten sklepik. Pseudo biedronka chyba. Podruba to z biedronki, bo chyba biedronki nie są aż takie biedne. Co to jest? Skisłe mleko? Przeterminowany chleb? Co to, panie? Wybuchło to w ogóle? A co to? O kurde, co to było? Co tu się stanęło? Ej, dobra, bo ja nie mam czym odpalić kolejnego. O dobra, jest blok ten, tylko muszę go jakoś złapać. Dobra, miałem go. Ucieczka zaraz. Dobra, odpalone. Dobra, chyba wybuchło. Dobra, ucieczka. O kurde, coś się stanęło i mi nagle redstone nadało, dobra. Sklep napadnięty, mnie to nigdy nie było. Dobranoc. O kurde. Co się tu jest? Dobra, nikogo tu nie było. Kurde, muszę to może w kuchni to przełowam. Co się stanęło z biedą? Przełowam to w kuchni. Co? Żeby mnie nie podejrzewali, to wszystko ściągnę, prawda? Co? Będę to trzymał u siebie. O dobra, może przejdę się kupić coś do biedronki. O, dzień dobry, co tu się stało? Ktoś napadł. Ktoś napadł na biedronkę? Czemu tu jest cała ściana? O Jezu, ktoś zrobił niezłe torturowanie tej biedronki. Bardzo ciekawe, nie? Trzeba przeszukać wszystkie domy. No, ciekawe. Dobra. Co? O kurde, ja nigdy do tego więzienia nawet nie wchodziłem. Recepcja tutaj. Nigdy tu proszę nie byłem. Wyjść. Ale ja tu chciałem zobaczyć, bo ja nigdy... dobra, już wychodzę. Kurde. Ech, no. Ci dzisiejsi policjanci.
Dobra, przeszukajmy, może pomogę panu przeszukać, dobrze? Ja przeszukam najpierw pana dom, może pan jest tu winny. A ja przeszukam pana dom. A, przepraszam bardzo, proszę tu przyjść. Co? Proszę tu przyjść. Proszę tu przyjść. Co to za bogactwo? No, ja ogólnie z YouTube'a zarabiam sobie. A, okej. No. I przysłali mi taki przycisk w postaci tyle tam. Ogólnie tu nic nie ma. Nie, nie ma tu nic. Do więzienia. Ale tu nic nie było, o co chodzi? Mała. Ej, ale proszę pana, pan mnie tylko ogłuszył i się przeteleportowałem. Ja wszystko odłożę tutaj do skrzynki z napadu, dobrze? Przyznaję się. Ale niech pan mi... Dobra, czekaj, może inaczej. Dobrze, proszę pana, ja już mogę iść. Już idę. Konfiskuj. Niech pan wszystko to tam sobie zabierze, jak chce. Ja jestem... Ała! No dobra, już... Ała, ale niech pan mnie tak nie dźga, bo to boli. Dobrze? Ała! W druty się wciąłem! Bardzo mnie boli noga. Ała! Niech pan mnie zostawi. A czemu dla biednych? Hej! No dobra. W ogóle tu ktoś jest? Przepraszam, która jest moja cela? Dobra, nieważne. Może sobie coś zjem. Ej, no to są żarty jakieś? Chodź. Raz. Dobra, wezmę sobie. Jedzenie sobie wezmę. No już idę, idę. No gdzie mam iść? Ale to ja będę jakoś pracował? Czemu dla bogatych mam iść? No dobra, niech będzie. Nie, no dobra, no to w sumie takie luźniejsze to więzienie, bo tam były jakieś chyba cele, tam były dwa piętra. O kurde, to komputery macie, dzięki. Ej, ale stołówka zamknięta, ja jestem głodny. Proszę pana. Ech. Proszę pana, ja głodny jestem. Chwilę. Niech pan tu da dźwignię czy coś, a ja sobie zjem mięsko z biednego więzienia. No, proszę pana, niech pan tam szybciej, kurde, co pan tam z kieszeni chyba sobie coś wyciąga. Kurde, mógłbym tu uciec może jakoś. Nie mam pojęcia w sumie jak uciec, ale dobra. O, już, dziękuję, ej, proszę pana, bo ja... Niech pan mi tu otworzy może drzwi, no dobra, dziękuję bardzo. W ogóle pan, nie wiem, przywołał sobie to tak z dupy, tak? Dobra. Bierzemy... Dobra, rozumiem wszystko. Ała! A! A! Ała! O, uciekłem mu. Ucieczka. Jej, jestem wolny. Ej, ja ma... O kurde. Dobra, ej, mogę iść się położyć? Dziękuję. Tak. O, boli mnie trochę noga. Dzisiaj. O, jutro. O, obudziłem się. Fajnie. Możemy coś ciekawszego porobić, oprócz grania na komputerze? Idziemy do kopalni. Jak idziemy do kopalni? Nie będzie pan mnie zmuszał do kopania. Ła, dobra, już niech będzie. Nie, pan mi da kilof. Dziękuję. Mam zamknąć... oddać. Czemu? No dobra. Idziemy. Dobrze. Przede mną. Dobrze. Mam iść cały czas? Dobrze. Tak. Ała. Niech pan mnie nie bije. Na to, że pan wysadził jedyny... Ale to nie ja byłem! Tak, w ogóle. No, ja się tylko powiedziałem, wstawiłem za tego kogoś, no. Dobra, ja mogę iść kopać? Niech pan mi da kilof. Dobra. No ja idę. Ała, no niech pan mnie nie bije! Ała, dobra, 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 oddam panu nóż. Masz pan. Ej, co to za nóż? No, a czym miałem pana uderzyć? Piesek. Co pan pieskowi dał? No tam jest piesek jeden wielki. Ja sobie zjem steka. Aha, to spoko bym powiedział. Ała! Ja nie robię, dobra. Dobra, ja sobie pokopię węgla w takim razie. Dopóki nie przyjdę... Mam tu kopać, tak? Dobrze, no to będę sobie kopał, nie wiem, cywilizowanie. O, cywilizowanie jest bardzo przyjemnym słowem dla moich uszu. Tak.
Kurde, a przepraszam pana, bo tu ogólnie ja w domu toalety nie mam. Ja seram na w lesie, tak, w lesie. No i macie tu toalety? Proszę zlać. Proszę zlać. A co jakbym spadł teraz tu, jakbym tak jak skakałem? To pan... Bym sobie złamał... coś bym sobie złamał, no i co wtedy? No i co pan się nie odzywa, panie? Pan jest jak... Do asekurowania. Dobrze, to ja sobie może zejdę. Po pieniądzki. A mogę w sklepiku więziennym coś kupić? Za panem jest zombiak jakby. Siema! O dobra, dobrze, że pan go uderzył. Ej, bo tu ogóry na mnie idą pomocy! Ej, ogór! Ała. Ogór mnie zranił. Pomocy. Dobra, proszę pana, a jak mogę sprzedać to żelazo na przykład i dostać jakieś pieniądze? Tak. A na przykład jak mam nie, 11... Po prostu lepsze jedzenie. Ale ja mam przecież ze stołówki, wziąłem sobie. Ale jeszcze lepiej. A, koksy dostanę, dobra. Rozumiem. Ale może mógłbym dostać, nie wiem, jakiś hajs, żebym mógł sobie coś kupić na przykład do więzienia. Na przykład ubrania Gucci. Pana, proszę iść na most. Na co mam iść? Na most. Na most? Ten most. O, jaki most? Ten drabinką, co panu chodzi, no? Drabinką. Na drabince. Aha, tutaj. Dobrze, rozumiem. Ej, ja mogę już wracać, bo ja w sumie już mam dużo takich cennych. O, dziękuję, coś sobie kupię. Ale proszę pana, bo mi się już tu kończą surowce. No to proszę iść na dół. No to zaraz pójdę w takim razie na dół. A ile muszę mieć żelaza, żeby stąd wyjść? Dwa staki. Ale nie, proszę pana, ja bym proponował powiedzmy... Pół stak. Pół staka tego i stak tego, węgla. Pasuje panu? Tak. Bo później panu się zwróci za bilet, bo pan pewnie tu płaci, żebym ja tu wszedł. No to panu się zwróci. Nie. A, no to i tak się pan zwróci. Bardzo ciekawie. Ja sobie tu kopię ogólnie żelazo. Proszę pana. I bardzo dużo już mam węgla, więc... Proszę pana, jakbym tu zginął, bo by na mnie creeper skoczył czy coś. Oguraz, przepraszam. Oguraz, no. To niech pan mnie pochowie w moim domu, tak? Niech pan... O, postawi pan TNT i powie na... Za napaść za Biedronkę, o. Może być? Może być? Dobra, proszę pana, bo ja już mam wszystkie surowce, które są umówione. Raz. Do góry. O, żelazo. Dziękuję bardzo. A mogę się, bo ja tu ogólnie picia nie mam. Mogę się napić? To niech pan zaczyna. Dobra, a ja sobie zjem przy okazji. Ale dobre jedzenie. Ej, no ej, ja chcę wyjść. To ja sobie może wykopię stąd. O, jakie fajne boberki. Fajne boberowe żelazo, znaczy węgiel. Mogę już wyjść? Dziękuję. Nie. Ej, dobra, pan jest niemiły. Czekaj. Ja idę skoczyć do lawy, bo nikt mnie nie lubi. Nie, czekaj. Bo nie dostaniesz picia na... Dobra, dobra. Dobra, już poczekam. Pić mi się bardzo chce. Z góry tak dziękuję, prawda, nie? Ja w domu nie dostawałem picia, bo w Biedronce było tylko skisłe mleko. A tej z wiadra nie chcę pić. Wyrzucę to najlepiej. Mogę już wyjść? Ej, co pan tak to szybko to rozwalił? O co chodzi? Co to jest? Wódka, dziękuję. Dobra, to ja może się napiję. Ale dobra, wódka, panie. Jeszcze się trochę napiję, prawda? Do więzienia. Ej, dobra, już idę. A przyjdziemy tu jeszcze jutro, czy nie? Tak, jutro przyjdziemy. A pan tak nudno strasznie gada. Jakby pan jakiś po narkotykach był. Policjanci tacy. Aha, to ja nie wiedziałem może o czymś. Dobra, to ja idę spać, dobranoc. Dobra, ja jeszcze się wódki napiję.
A mogę. Ja sobie to sprzedam na AliExpress, dziękuję. Śpię z blokiem żelaza. Zy, to fajnie. Dobra. Ja sobie. A właśnie, bo ja panu nie oddałem tych surowców, co ja wykopałem. Proszę bardzo. I wykopałem jeszcze to, tak. To jest moje ogólnie. Dobra, na rano się tak wódki napiję ogólnie, panie. Bardzo dobra wódka, panie. Bardzo mi smakowała. To ja może zjem sobie kotlecika, dobrze? I możemy iść dzisiaj kopać dalej, czy da pan mi dzisiaj dzień wolny na granie Fortnite'a? Znaczy, przeglądanie stron. YouTube'a pseudo. Może być? Proszę pana, gdzie pan jest? Zaraz będę walił głową o diamenty. Tak. O, dzień dobry. Mogę pograć dzisiaj Fortnite'a tylko? Nie. No i ej, to ja sobie idę na końcowy komputer, bo tam mi się najwygodniej gra. A proszę pana, co jakbym rozwalił klawiaturę, bo mnie rage'uje ta gra. A! Ała, niech pan mnie zostawi, ja dam panu monitor. Monitor powieszany. No, a ej, dobra, to ja zamontuję. Opa, panie, ja rozmnożyłem monitor, panie. Panie, ja monitor rozmnożyłem. Po wódce mi się chyba dzieją dziwne rzeczy. Dobra, proszę pana. Mogę spograć sobie? No nie bij mnie pan, bo to boli. Nie. Kurde, jakby to. Jeżeli... co? Nie, nic nie mam, nie. Zjem sobie może schaba. Kto do mnie nawala? A co to za... Uuu, dostał głowę i uciekamy. Ała, ale ja nic nie mam, proszę pana. Proszę wszystko wypalić. A ja nic nie mam już. Bo pan mnie zabił i wypadło mi wszystko. Dobrze, już oddaję, już oddaję. A mogę zostawić wszystko. Sobie złotówki? Wszystko. Wódkę sobie zostawię. Wszystko. Wódkę zostawię. Kocza. Ała. No panie. Dobra, oddam panu wszystko. No gdzie pan? Panu, ja chciałem panu nie oddać. Panie, ja chciałem panu coś dać, ale pan widzę, że nie chce. To jest, jak pan mnie wypuści, to dostanie pan 2000, znaczy 128 tysięcy złotych. Może czekaj. Nie. Może, proszę pana. Jeszcze 30 potrzebuję tu. Proszę pana, to jest. Mam dla pana. Ogólnie mam dla pana 100 zł, jak mnie pan wypuści. Proszę pana. Kurde, kilo mu oddałem. A nie, nie oddałem mu. Znaczy nie, co? Nic. Nie mówiłem. O kurde, idzie. Ej! Ucieczka. O kurde, to jest... Czy ja mogę się czymś tu podbudować? I mogę zobaczyć, jak jest w imieniu dla biednych? Ała! Niech pan mnie zostawi! Dam panu podwyż... Ej, proszę pana. Ała. Czy proszę pana, niech pan się uspokoi i przyjmie moje 100 zł. Ała! No proszę pana, pan jest jakiś agresywny chyba przez tą pracę. To wszystko. Dobra, wydaje, możemy iść kopać, bo z nudno. Ma pan mój. Nóż. Ale ja nie mam akacza. Mam tylko szpały. No dobra, ma pan. Ale się przez pana boli! A! Dobra, a możemy iść pokopać? Dzisiaj nie, za to, że byłeś. Dobra, to ja idę grać Fortnite'a. Na moim rozmnożonym moniporze. Moniporze, tak. No. Rage, proszę pana, rozwaliłem klawiaturę. Pięćdziesiąt. No, ale ja panu dałem już podwyżkę, więc niech pan cię uspokoi. Idę grać na drugiego kompa, tylko muszę się z tego... A nie, nie mamy... Proszę pana, bo mi konto ukradną. Bo klawiatury nie ma i nie mam jak się... A nie, mam myszkę. Ale ja też pana rozwaliłem. Dobra, to uznajmy, że się wylogowałem. Idziemy kopać. Ale miało nie być dzisiaj. Dobrze, już idę. Już idę. Niech pan do mnie nie celuje, bo ja jestem niezdrowy przez to. Ma pan kilo? Tak mam.
szybciej. No ale ja na speedzie biegam. Szybciej. No nie da się. Ała. Dobra, już. Niech pan się uspokoi. Co to jest? Tam jakiś kluc jest. Proszę. Ała. Czemu ten policjant jest taki... PIP! O, dobra, dzień dobry. No, niech mnie pan zostawi tu... Au! Nie, no ten policjant jest jakiś... On brał takie niedozwolone chyba te pigułki. Ej, proszę pana, co to jest? Dobra, może ja tutaj może... Niech mnie pan tutaj zostawi z tym, jak chcę zobaczyć, co tu się dzieje. Tato, tato, a ty myślisz, że ja kiedyś będę złodziejem? Nie. To dobrze. A masz, tata, jakieś pieniążki? Ja bym do Biedronki sobie poszedł coś kupić. Rano pójdę, dobrze? Rano pójdę sobie kupić 2 złote. Ale tam w Biedronce jest tak drogo, że ja nic za to nie kupię. Dobrze, tato, już ze sobą porozmawiam. Ej, tu. Dzieciak. Co? Tu. Co tu? Co? Kieszonkowe dostałem? I idź po lisa. Jakiego lisa? O, no ej, smyć. Dobrze. A mogę po pandę iść? Dobrze. No, ale wiesz, że panda nie idzie na link. No to liska wezmę. Lisie! Chodźcie tu. Ej, chodź tu. Ej, no tato, czemu pan pali znaczy, tato, czemu palisz drogę? Ale to palnęło samemu. Ale mi lisek nie chce iść. A wezmę mu jagódki do domu, dobrze? Dobra. Wypuszczę wszystkie, żeby były wolne. Ej, tato, coś się stało. Chodź tu. Co się... O, chodź lisie. Idziemy. Ej, bo wszystkich tato wypuściliśmy. Tato, biorę lisa do domku. Chodź, znaczy lisie. Lisie! Lisie! Tato, lisu nie chce iść do domu. Lis! Lis, idź ty, youtuberze jeden. Dobrze. Już go mogę puścić. Co Majka Brygadę nagrywał? Weź go podepnij, tato. Tato! Weź postaw płotek. No ja nie mam płotka i mogę iść kupić. No to idź szybko. Albo idę ukraść sąsiada. Tato, bo od sąsiad tu nie ma nic. Tato, jesteśmy bogaci. Bogaci jesteśmy. Tato, tato, jesteśmy bogaci. Pa, co ja ukradłem. Wiesz. A mogę sobie je dać jako kieszonkowe? Patrz. Patrz, co wziął twój lis! Złotą sobie do ryja wziął! Dobra, tato! O kurde, co tu? Tato! Tato! Cipko! To tu jest! Moje oszczędności. Ale to moje! Nie, to twoje. No, to moje jest. No. A to ty, tata, bo mi się ktoś mówił, mama mi chyba. O, jaki fajny! O, puścił z pyska złotówkę. Jak chcesz go nazwać? Frajer. Co? Frajer. Dobra, daj mu nazwę Pimpur. Pimpur. Albo Gruby Ogon. Czekaj, idę do sąsiada, bo mi pierdnie jesteś. Gruby Ogon! Dobra, tata, mogę iść spać? Tak. Dobra, to ja idę spać. Dobranoc. Dobranoc. Witam, jesteśmy już po odcinku z Motanem. Myślę, że wam się ucieczka z więzienia 3 podobała. Myślę, że będziecie chcieli czwartą część. I my byśmy bardzo chcieli poinformować was, że będziemy tu nagrywać Minecraft Życie, co nie?
Tak. Szkołę gdzieś jeszcze wybudujemy i zrobimy serię Minecraft. Widzicie, myślę, że wam się spodoba. Oczywiście subskrypcja, like myślę, że jest tutaj bardzo spoko, bo dosyć chyba wczoraj zacząłem budować więzienie i dzisiaj zbudowaliśmy jeszcze te domki tutaj, prawda? Tutaj, prawda, liski. Także subujcie, lajkujcie i komentujcie. Ja się z wami żegnam. Ja się z wami żegnam. Ja, cześć, ja jestem Motan. Do następnego, to był Motan, ja jestem Pan Burza. Dobranoc.